Z naszych szacunków wynika, że w 2016 roku na świecie sprzedanych zostanie ponad 1,5 miliarda smartfonów. Jednocześnie z Polski, w Polsce obserwujemy i z danych z Polski wynika, że mamy już ponad 5 milionów użytkowników bankowości mobilnej. Jednocześnie również z danych z Polski wynika, że średnia wartość, stale wzrasta średnia wartość transakcji dla użytkowników indywidualnych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowo dla tych ostatnich średnia wartość miesięczna dokonywanych transakcji przekroczyła 85 tysięcy złotych. W związku z tym, z jednej strony mamy bardzo duże jakby zwiększenie usług bankowości elektronicznej oraz funkcjonalność samych produktów, z drugiej strony rodzi to pewne ryzyka i bardzo często właśnie w ostatnim czasie przestępcy koncentrują się na małych i średnich firmach ze względu właśnie na wartość transakcji, które wykonują te firmy, jak również często niespójne podejście do zasad bezpieczeństwa w całej organizacji. Wzrastająca liczba innowacji w zakresie płatności, jak również ilość tych płatności powodują, że ryzyko dla użytkowników jest bardzo duże. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim zacząć od podstawowych rzeczy, czyli zadbać o ten swój odcisk cyfrowy, czyli nie pozostawiać drobnych śladów na stronach internetowych, portalach społecznościowych w kontekście swojego życia prywatnego, nie wpisywać danych do formularzy, czy też nie udostępniać swoich danych osobom postronnym, również w sieci. Bo tak naprawdę każdy fragment informacji zebrany przez atakującego, który dzisiaj nie tylko atakuje w tak zwanych masowych kampaniach użytkowników bankowości elektronicznej, ale również profiluje swoje ofiary, może być wykorzystany przeciwko nam. W różnych organizacjach jest na pewno różny poziom świadomości, jeżeli chodzi o ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji i przestępcy starają się tego typu luki wykorzystać. Są oczywiście organizacje, które nie zwracają jeszcze, nie kładą dużego nacisku na bezpieczeństwo informacji. Natomiast coraz więcej i coraz większa ilość przedsiębiorców zwraca uwagę na to, że inwestycja w bezpieczeństwo jest jednak inwestycją, która się zwraca. Najczęstsze błędy wynikają z braku naszej świadomości. Otwieramy wiadomości mailowe, które otrzymujemy z nieznanych źródeł, klikamy w linki, które w tych wiadomościach się znajdują i w związku z tym bardzo często dokonujemy nieświadomie instalacji szkodliwego oprogramowania na naszych komputerach czy na naszych urządzeniach mobilnych. W 100% nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się nigdy i o tym zawsze przypominamy i zawsze o tym informujemy, natomiast jesteśmy w stanie minimalizować to ryzyko do takiego poziomu, który jest dla nas akceptowalny.